Jak zajechałem na tę przysięgę, jak znaczy już przysięga i zagrał hymn narodowy, jeszcze Polska nie zginęła i tam ta przysięga. I mnie na pamięć przyszedł ten Niemiec, że znaczy te koguty zrzućcie, bo wasza Polska nie powstanie. No i ja zapłakałem jak małe dziecko. Nie wiem, czy to taki sen straszny, tak, to chyba sen. Jak grum z jasnego nieba wpada goniec z gminy z kartami do wojska. Mobilizacja. Wacek w polu przy Orce. Wraca zdyszany. Pożegnanie. To trzeba było sfotografować i widzieć, jak żegnałem się z żoną. Niecały rok po ślubie. I ona... Wszyscy śliśmy, jak to się mówi, rozprawimy się z tymi hitlerowcami w ciągu, jak to się mówi, kilku miesięcy do Bożego Narodzenia. No taka była myśl, mimo że przykładów mieliśmy dużo i takich fatalnych, że w czasie mobilizacji nie wszyscy zostali uzbrojeni w te najprostszą broni, jaką jest karabin, plecak. I takie były wypadki. Tak, więc to był ogólny zamęt, ogólne, prawda, ogólne przerażenie i ta niepewność, ale myśmy mówili tam, prawda, u siebie, że może czasem z miesiąc to będzie, a może z pół roku ta wojna. Tak, wierzyliśmy, że to się szybko skończy. Patrzę, mój koń się wali i dlatego mnie, proszę pana, przywalił, jak to na lewą stronę i noga moja pod koniem. Ja, ale znaczy karabin ja mam jeszcze ten. I ja tak pomału się wydostał i co ja będę robił teraz?
już do niewoli wychodzi iść. Ale ja słucham, leci sierżant jeden i żołnierz, i koło mnie. I ja karabin złapał i w ten czas my we trzech do, znaczy w nogi. Pamiętam głos: rzucajcie broń, dla kogo walczycie? Dzisiaj Związek Radziecki idzie nam z pomocą. I te słowa, to jak dziś pamiętam, to mnie w uszach szumią. Nasz porucznik wchodzi na beczkę, żołnierze mówi: mamy wroga numer dwa. I kto silnej woli znamy, to słabej woli zwalniamy. Z tyłu taki las brzozowy, strzelają, idźcie do nas. My we dwa karabiny maszynowe, bierzem do tego czołgu, przyjeżdża strażak jeden, myluje, że Rosjanie przeprawiają się przez Grodno, kiedy się przeprawia przez Niemen. Bo i drugi strażak jest z drugiej strony przez Niemen. W nocy ucichło, bo to Niemiec bombardował dzień i noc tę Warszawę. Słuchamy, ucichło. Jedni mówią, że to ruskie na pomoc idą, że Niemiec odstąpił. Dlatego wychodzi nas porucznik i mówi: żołnierze, wojna skończona. Ale żołnierze, nie martwcie się, bo jeszcze Polska nie zginęła. I pani, proszę pana, ja mu łzy w oczu wyszły i nam wszystkim. I on powiedział, że jeszcze Polska nie zginęła. I tyle myśmy go i widzieli już. Znaczy, i nas Niemcy zajęli. Nasze pokolenie udowodniło. Myśmy szli, prawda, jak to jest, z lanco na czołgi, chociaż to trochę może wersji tej takiej fantazjowej jest, ale popartej przykładami konkretnymi. Jeżeli ja, dowodząc plutonem, proszę pana, 28-letni człowiek, Polak, zamiast myśleć o tym z okrążenia, żeby się przebić, więc zebrałem swój pluton i sam na czele z ręcznym karabinem maszynowym, proszę pana, a potem w niewoli, nie przebiliśmy się, część, dostałem się do niewoli, nie myślałem wcale o czym, o jakimś zabezpieczeniu, o tego, walczyć, przebić się, prawda, i dalej walczyć. Wyszałem się, dookoła otaczają. I to mówię: chłopcy, ja przeprowadzę was, kto może. No i powstaje tutaj Związek Walki Zbrojnej. Thank you.
jedzie Niemiec w taksówce, oficer, i mówi tak: o, żołnierze, podczepiajcie te koguty z waszych czapek, bo już wasza Polska wszystko jedno już nie powstanie. Bo to była wojna, jeśli bym chciał powiedzieć, to ona wyrządziła nam wielką krzywdę. Rozbiła nasze życie rodzinne na przestrzeni 6 lat. To są rzeczy, których nie da się naprawić, uzupełnić, proszę pana. Pamiętam to. Nie! Nie przebaczam. Ojej, tych wszystkich tych oficerów, co nas tam wychowali tam i co karmili, to by gnał, pał i wziął i bez lepi. Gnał by wszystkie, ogromnie byli. Byli niedobre. Czego on szedł tu? Czego on szedł? Przekroczył nasze granice. Nie przebaczą. Nie, tym młodszym to nie. Temu generałowi, co przyjechał, to może by przebaczył. Bo on, jak przyjechał do nas w Mińsku Mazowieckim, a tak jak pamiętam, wszystkie zęby złote, a te oficerowie, kapitanowie, te poróżnicy, pan na baczność stoją, tu niech dyscyplina była, przed nim na baczność stoją. I a on, znaczy, pyta się nas, jak tu oni z wami się obchodzą. To on słucha i się odwraca do nich. A oni na baczność tylko stoją przed nimi i tam coś odpowiadają. A on im ręko tam, ręko wykłada i wykłada i wykłada. I nareszcie skończył i potem mówi tak: o, bo dziś będziecie mieli inaczej. Zaraz tego samego dnia kuchnia przyjechała, obiad gotowany. A więc i my, jako ludzie, i wierzący, mającymi zaległości, zaszłości raczej historyczne i nieprzyjazne, powinniśmy, biorąc pod uwagę nasze rozumowanie logiczne, być bardzo tolerancyjnymi. Czas rani, czas leczy. Przecież ta nasza historia narodowa przecież tyle przeszła. Ja się pogodził? Ja się nigdy nie pogodzę z Niemcem, panie. Nigdy. Ja od maleńkości dostawał od nich w tyłek. To, co oni robili z nami, to bym zrobił z nim. O! Tam nie ma cudów. Ja i ten dobry, ten przyjaciel, a ten jeszcze lepszy przyjaciel. Obydwa dobre przyjaciele. I Niemców, panie, i Niemcy takie dobre, i Ruskie takie dobre. Oni jeszcze czekają na nasze. Jeszcze czekają. Przetrwa miłość. Tak chciałam powiedzieć. Przetrwa miłość. Nienawiść nic dobrego nie przynosi. I miłość, i ta miłość dała nam to, co my mamy, co widzicie. Kiedy ja teraz po prostu w dalszym wieku, ale gdzieś wyjść, czy na spacer, czy do kościoła, ja muszę tylko z nim iść razem z nim. Sama nigdy. Musimy razem zawsze. No, powiedzmy zawsze sobie wyraźniej. Nasza miłość trwa, ona przeobraża się już w przyjaźń i różnie. I jeszcze to ciekawsze, to też wynik czegoś. Mimo tylu przeżyć i przejść, różnica poglądów istnieje. O, a więc w różnicy poglądów i być razem, przyjacielsko. Wyrozumiałość, tolerancja jest, na co dzień. My uważamy, że to jest osiągnięcie nasze osobiste.
przysięga i hymn narodowi zagrał. I znaczy tam po tej przysiędze to mnie ten Niemiec przyszedł na myśl, że znaczy te orzełki, koguty te odczepcie z swoich. Ja sobie myślę, widzisz, Polska się doczekała, że wolności, a nie, że koguty trzeba było zrzucić. Tak wygrało, różne nowe dni. Tarta Pańska, niech się domyśli. Tarta Pancerna, to łańska brać. Zwycięży droga, trzeba się bać. Nasze szwadrony wyruszają świat. Niech dechaj drogę, śpiewa z nami wiatr.